W maju była rekonstrukcja potyczki powstańczej w Płokach, a w minioną sobotę pamięć powstańców styczniowych uczczono w Chrzanowie. Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości. Okrągła, bo 150. rocznica powstania styczniowego wyjątkowo uroczyście obchodzona jest na ziemi chrzanowskiej. Jej obchody w minioną sobotę zorganizowało pierwsze liceum ogólnokształcące we współpracy m.in. ze szkołą podstawową nr 1 i harcerzami. Uroczystość uatrakcyjnili uczniowie przebrani w epokowe stroje wypożyczone z Teatru Słowackiego w Krakowie, a także przyjazd konny grupy rekonstrukcyjnej na czele z Ryszardem Sobierajem. Odbyła się również msza święta, a na cmentarzu uroczysty apel i złożenie kwiatów na grobach powstańców. Skąd pomysł, by zorganizować obchody w czerwcu? Okazuje się, że powodem tej decyzji był nie tylko fakt, iż w styczniu były zimowe ferie. Walki powstańcze trwały 2 lata. Największa intensywność tych walk no to jest wiosna i lato 1863 roku, a więc zorganizowaliśmy 8 czerwca w okresie, można powiedzieć, jeszcze apogeum walk powstańczych. W tym zrywie narodowościowym poległo około 20 tysięcy powstańców, a 2 razy więcej zesłano w głąb Rosji. Zaborca zalikwidował też setki majątków powstańców. Straty były ogromne, ale jak podkreśla Marek Śliwa, gdyby Polacy się nie buntowali, raczej nie działoby im się lepiej. Ugodowa wobec zaborcy polityka Aleksandra Wielopolskiego nie polepszyła sytuacji Polaków przymusowo wcielanych do armii carskiej na 25-letnią służbę. A z takiej służby wracał tylko co czwarty Polak. Polityka Aleksandra Wielopolskiego rzeczywiście zmierzała do uzyskania jakiejś formy autonomii, natomiast jest bardzo wiele dowodów na to, że car Aleksander II i inni politycy rosyjscy na żaden tego rodzaju kompromis gotowi nie byli i Królestwo Polskie było traktowane jako część Imperium Rosyjskiego i tu się miało nic nie zmienić. Obchody zorganizowano, by uczcić pamięć o powstaniu styczniowym, tym dramatycznym wydarzeniu, które miało ogromny wpływ na losy Polaków w zaborze rosyjskim. I choć do dziś historycy toczą spór o jego zasadności, nie można zapominać o bohaterstwie uczestników i wielkiej ofierze, jaką złożyli powstańcy. To jest jednak wydarzenie, które ukształtowało tożsamość Polaków, które miało olbrzymi wpływ na przyszłe działania patriotów polskich na przełomie XIX i XX wieku, nawet w czasie II wojny światowej. Także uważam, że to jest wydarzenie niezwykle istotne w historii Polski.